Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj sobie zrobimy coś takiego, co będzie podobne do paluszków w czekoladzie dla ludzi. Na przykład takie paluszki firmy Mikado, gdzie jest paluszek oblany czekoladą. Mam chlorellę ze Shrimp Nature, której mało co używam. No a niedługo się skończy pewnie data ważności tego produktu, dlatego warto go wykorzystać. Kolejnym produktem są takie wafersy z algami, których też mało co używam. Dostałem kiedyś od kolegi. Stwierdziłem, że to sobie możemy wykorzystać i zrobić takie nasze paluszki. Do tego będę potrzebował jeszcze jedną rzecz, a mianowicie takie oto patyczki do szaszłyków. Robię to pierwszy raz, także tak powiem, pełna improwizacja. Miseczkę, młynek, te dwa produkty, jako że one są wafersy, takie o, no muszę je zmielić, nie? Dlatego sobie to teraz w młyneczku ładnie zmielimy i wsypiemy wszystko do naszej miseczki. Ok, jak już nasze wafersy sobie zmieliliśmy razem z naszą chlorellą, wysypujemy sobie to do pojemniczka. Mamy coś takiego. Teraz dodamy troszeczkę wody, żeby to było lekko klejące. Jeszcze mało. Dobra, jak już to fajnie wyrobiliśmy i mamy nasze algi, taką kluskę, to teraz obklejamy sobie patyczkę, nie? Mamy jednego sticka. Dobra, i jak widzicie, troszkę się z tym pomęczyłem, ale ulepiłem sobie dwa sticki i zrobimy jeszcze dwa mniejsze. Ok, zobaczcie, mamy sticki zrobione, dwa krótkie, dwa długie. Więc teraz dajemy to do suszenia, do piekarnika. Ok, słuchajcie, mamy nasze super sticki zrobione. Moi mili, to tyle, trzymajcie się, cześć, cześć.